Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę blog tylko dla mam. A dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o bardzo, bardzo wyjątkowej książce. Spójrzcie, To wszystko rodzina, wydawnictwo sam. Patronat tylko dla mam. Jestem bardzo, bardzo dumna z tego patronatu, ponieważ uważam, że jest to tytuł niezmiernie potrzebny współczesnym dzieciom i współczesnym rodzinom, dlatego że pokazuje różnorodność naszych rodzin, środowisk, w których żyjemy, a one są naprawdę bardzo, bardzo różne. Dlatego cieszę się, że jest książka, w której mogą się odnaleźć Wszystkie dzieci. Bo to jest tak, że maluchy, które pochodzą z najróżniejszych rodzin, na przykład rodzin rozwiedzionych, albo takie, które są adoptowane, albo takie, które są na przykład bardzo, bardzo liczne, albo z kolei jedynacy wszystkie dzieci chcą się odnaleźć w kulturze, w literaturze, szukają bohaterów, z którymi mogłyby się utożsamić. I to tak naprawdę jest bardzo zdrowe i bardzo potrzebne podejście, ponieważ każdy z nas. Oczekuje akceptacji, i każdy z nas potrzebuje czuć się potrzebny, więc jeżeli dziecko z takiej czy innej rodziny szuka i nie może znaleźć ani w książce, ani w bajce, ani w filmie, ani ogólnie w kulturze modelu rodziny, która jest mu najbliższa. Będzie mu bardzo ciężko, będzie czuł się odrzucony, a nikt nie chce się czuć odrzucony ani dzieci, ani dorośli. To, co mnie urzeka, jeżeli chodzi o całą tą książkę, to jest takie przeprowadzenie małego czytelnika przez najróżniejsze rodziny po prostu można powiedzieć, że zaglądamy tak trochę do środka i dowiadujemy się, jak one mogą wyglądać i jak to wyglądało kiedyś. Zobaczcie, zaczynamy od samego początku, czyli od rodzin zwierząt i od prehistorycznych rodzin, czyli skupisk ludzi niekoniecznie połączonych więzami krwi. Oni się skupiali w duże grupy po to, żeby się bronić przed dzikimi zwierzętami. Współczesne rodziny wyglądają trochę inaczej, ponieważ my już nie musimy się bronić przed dzikimi zwierzętami, dlatego właśnie mamy takie różne spojrzenia i podejścia do całego tematu i to świetnie, że mamy książkę, która opowiada o tych najróżniejszych podejściach, bo mali bohaterowie mogą się tutaj odnaleźć. Ale ja uważam, że największą siłą tej książki, taką wartością jest to, że ona opowiada również o emocjach, jakie mamy w rodzinie. Mały czytelnik dowiaduje się przechodząc przez te wszystkie Zaglądając tam właśnie, co tam się dzieje, dowiaduje się, że te emocje mogą być bardzo różne. Nie zawsze jest różowo, nie zawsze jest wesoło, choć mam nadzieję, że w większości przypadków tak jest, ale dostaję taką informację, że może być różnie. Że czasami z rodziną najfajniej wychodzi się tylko na obrazku, i ja bym tego przed dziećmi absolutnie nie ukrywała, bo czasami tak jest, że dzieci mają potrzebę na przykład pogniewać się na to, że brat zabrał mi zabawkę, albo obrazić się na mamę, albo tatę, albo ciocie, albo chcą się bać na przykład jakiegoś dalekiego krewnego, którego nie znają i e, dostając taką informację, że mają do tego prawo, mają prawo czuć się na przykład niekomfortowo w towarzystwie. W cioci widywanej raz na 5 lat. To jest dla nich też informacja, że to jest w porządku, że tak właśnie wyglądają. Emocje i relacje rodzinne, co nie znaczy, że któreś są lepsze albo gorsze, któreś są złe albo dobre. Wszystkie są w porządku, do wszystkich mamy prawo, bo jeżeli tak zastanowimy się nad relacjami w naszych własnych rodzinach, to chyba tak na palcach jednej ręki można policzyć te idealnie układające się relacje, a spora większość to są takie, gdzie mamy jakieś ale, gdzie bywają jakieś żale, ale też oczywiście wszystko jest to do przerobienia i do wytłumaczenia. I do porozmawiania, więc o komunikacji i o emocjach ta książka jak najbardziej również opowiada i pokazuje małemu czytelnikowi skąd się te najróżniejsze emocje biorą. Na przykład mamy tutaj fajny rozdział o tym, jak wyglądają albo mogą wyglądać rodziny po rozwodzie. Niektórzy rodzice się kłócą, a niektórzy się dogadują, i to jest w porządku. Bardzo podoba mi się też podejście tutaj do e, takiego postrzegania rozwodu jako czegoś pozytywnego. Mam tutaj na myśli te sytuacje, kiedy dzieci już przerobiły tak naprawdę rozwód i ogólnie cała rodzina przerobiła tę trudną sytuację, i powoli zaczynają sobie układać życie od nowa, i dzieci. Zaczynają czerpać radość z tego, że spędzają czas i z jednym, i z drugim rodzicem. Czasami otoczenie czuje taką potrzebę powiedzenia: E, nie, 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 ty masz rozwiedzionych rodziców, ty masz zepsute dzieciństwo, nie powinno ci się to podobać. A tutaj mamy takich bohaterów którym podoba się to, że mają dwa pokoje, dwa tornistry, dwa domy, bo są pogodzeni po prostu ze swoją sytuacją. Więc ten rozwód tutaj niekoniecznie pokazany jest jako trauma, co Uważam za bardzo pozytywną sprawę. No i po kolei przechodzimy przez wszystkie relacje rodzinne i przez najróżniejsze rzeczy, które mogą spotkać rodzinę, na przykład rodziny patchworkowe, jak one mogą wyglądać, a jest ich mnóstwo odmian, od właśnie takich rozwiedzionych, gdzie partnerzy mają już dzieci z poprzednich związków i jakoś trzeba się dogadać, poprzez rodziny tęczowe, poprzez rodziny adopcyjne. To są wszystko rodziny patchworkowe, o których powinny wiedzieć. Jedzieć nasze dzieci. I nie tylko dlatego, że, że mogą się odnaleźć w takiej sytuacji, bo to ich bezpośrednio dotyczy, ale może nawet częściej i bardziej dlatego, żeby uwrażliwić tego małego czytelnika na świat, na innych ludzi, na to, że kolega lub koleżanka, kuzyn, kuzynka oni mogą żyć w trochę innej rodzinie niż moja, ani lepszej, ani gorszej. Po prostu. Innej rodzinie. I tak to się plecie po kolei, po kolei, po kolei. Pokażę Wam jeszcze jeden świetny obrazek, który bardzo, bardzo lubię. Chodzi mi o te treści, które przewijają się tak naprawdę przez całą książkę, ale tutaj zatrzymujemy się na zapachu. Każdej rodziny i każdego domu. I faktycznie to jest prawda, że jak wchodzimy do cudzego domu, to czujemy jakiś zapach. I o tym też rozmawiamy tutaj w tej książce. To znaczy o tym, że każda rodzina jest jakaś. I nie dotyczy to takiego klasycznego postrzegania, czy masz mamę i tatę, czy na przykład jesteś adoptowany, czy nie. Raczej tutaj chodzi o więź emocjonalną, która sprawia, że jesteśmy rodziną. Bo w tej książce nie unikamy też rozmowy o tym, że rodziną mogą stać. Się dla siebie ludzie zupełnie obcy, na przykład związani jakąś sytuacją życiową, jakimiś okolicznościami albo wspólnymi zainteresowaniami czy pasją. Tak też budujemy nasze rodziny, i to jest naprawdę bardzo piękne. Więc tutaj z kolei skupiamy się na tym, co łączy ludzi i dlaczego postrzegamy ich jako rodziny. I czasami jest to wygląd, jak jesteśmy podobni i w genach mamy na przykład rude włosy albo e, jakiś tam charakterystyczny nos. To też jest fajne, ale świetne jest też to, że możemy rozmawiać z dziećmi o różnicach, czyli o tym. Czym się różnimy między sobą, i nie mam na myśli tylko poszczególnych rodzin, choćby te zapachy, czy choćby zainteresowania. Mam też na myśli ludzi wewnątrz jednej rodziny. My też się przecież różnimy. I tak naprawdę ta książka w największej mierze mówi o tym, jakie są różnice i że te różnice są fantastyczne. I teraz chcę Wam pokazać ostatni rozdział. Zobaczcie, to są puste karty. I teraz. Tutaj jest największe wyzwanie, moim zdaniem, dlatego że jeżeli komuś się wydaje, że trudno mu było rozmawiać o rodzinach adopcyjnych albo o rodzinach takich, gdzie jedno z rodziców zmarło, i potem ten drugi partner próbuje sobie ułożyć życie i tworzą się rodziny patchworkowe. Jeżeli komuś tamto wydawało się trudne, to zobaczcie, jakie tutaj jest wyzwanie. Zobaczcie, tutaj opisujemy własne rodziny. I wydaje mi się, z ręką na sercu tak myślę, że właśnie ten moment książki będzie z jednej strony najtrudniejszy, a z drugiej strony najciekawszy dla wielu rodzin.